Cześć, witajcie z tej strony Marcin Jasiński. Wraz z rozwojem kanału postanowiłem stworzyć coś nowego i wyjść bliżej Was i dzięki temu będę, myślę, mógł się bardziej z Wami zintegrować i bardziej Was poznać i mieć lepszy kontakt z Wami. A mianowicie postanowiłem założyć grupę na Facebooku. Nazywa się ona Świat Fotografii Live. Grupa ta tak naprawdę na celu ma integrację wszystkich osób związanych z fotografią oraz pomoc dla początkujących osób, które dopiero wkraczają do tego świata. Na grupie tej możecie wrzucać swoje zdjęcia do oceny oraz je komentować, ale uwaga, bez hejtu. Będę bardzo na to zwracał uwagę. To naprawdę ma być grupa, na której takie osoby będą po prostu wywalane. Będę złym policjantem i po prostu będę usuwał takie osoby, które będą nieodpowiednio się zachowywać. Jeżeli macie problem z retuszem albo chcecie się też nim pochwalić, to jest dość ciekawa rzecz, ponieważ będzie możliwość również rzucania zdjęć, też nie swoich, które wykonaliśmy, ale dla których wykonaliśmy retusz. Więc tu będziecie mogli się też tym pochwalić i będziecie mogli podać to ocenie. Będziemy mogli ocenić ten retusz i stwierdzić, co jest fajnego, co nie, albo nad czym będziemy musieli popracować. Również jeżeli będziecie mieli pytania co do sprzętu. Mój kanał w dużej części jest przeznaczony sprzętowi, więc również na moim forum, myślę, tego nie zabraknie. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania dotyczące sprzętu, doboru sprzętu, jeżeli ktoś oczywiście będzie się czuł na siłach, będzie mógł pomóc. Jeżeli będziecie mieli problemy w ogóle ogólnie z fotografią, będziecie mieć pytania dotyczące setupów, ustawień, nie wiem, w studiu, w plenerze, techniki fotografowania, no, przeróżnych rzeczy wszystkich związanych z fotografią, retuszem, również możecie śmiało zadawać. Na pewno nie ma miejsca tutaj na ogłoszenia. Ogłoszenia będą usuwane, są do tego inne zupełnie grupy, nie chcę, żeby to było zaśmiecane. I teraz, co najważniejsze, jak sama nazwa Świat Fotografii Live mówi, dlaczego mamy live, a mianowicie dlatego, że będę cyklicznie co jakiś czas robił live'y na YouTubie, na tym kanale, na których będę omawiał Wasze zdjęcia. No, myślę, że na samym początku albo i zawsze będą to wszystkie zdjęcia, ponieważ nie sądzę, że będzie aż takich dużo, że będę musiał wybierać, ale jeśli się kiedyś tak zdarzy, co byłoby oczywiście fajne, no to po prostu będę wybierał jakieś zdjęcia do omawiania. Tak samo będzie z odpowiedzią na pytanie. Jeżeli będę ja znał odpowiedź na jakieś pytanie, będę starał się Wam również to na live'ach omawiać. Będziemy również mogli sobie na tych live'ach pogadać. To jest następna nowość. Oprócz grupy pojawią się live'y na kanale. W tych live'ach będziemy mogli się lepiej poznać, będziemy mogli porozmawiać. Ja postaram się dać Wam coś od siebie, poomawiam zdjęcia. Oczywiście to będzie bardzo subiektywna opinia, bo pamiętajmy o tym, że każdy ma inne spostrzeganie jakby zdjęć i tego, co jest fajne, co jest niefajne i w ogóle. Pokrótce regulamin. Macie go na Facebooku opisanego ładnie. Natomiast ogólnie jedno zdjęcie dziennie wrzucamy, jeżeli już, do oceny. Nie hejtujemy, tak? Będę na to zwracał bardzo uwagę. Nie ma ogłoszeń. No to już mówiłem zresztą wcześniej. Jeżeli dołączamy do grupy, musimy się zgodzić na to, że nasze materiały, posty, jakieś pytania mogą się pojawić na live'ie na YouTubie. To musicie mieć też na uwadze. I ostatnia rzecz, hashtagi. Są tak naprawdę trzy główne hashtagi: retusz, sprzęt i pytanie. Jeżeli wrzucamy zdjęcie, nie musimy dawać żadnego hashtaga, ale jeżeli dajemy na przykład zdjęcie, w którym mamy ocenić tylko retusz, nie zwracać uwagi na zdjęcie, wtedy dodajemy hashtag retusz do tego posta. Tak samo sprzęt, jeżeli piszemy coś o sprzęcie, jeżeli chodzi o dobór sprzętu, mamy problem ze sprzętem, dodajemy hashtag sprzęt. Albo hashtag pytanie, jeżeli mamy jakiegoś innego typu pytania dotyczące fotografii. Po co to jest? A po to, żebyście mogli łatwiej sobie szukać informacji na grupie oraz po to, żebym ja, jak będę dobierał na przykład materiały na live'a, żebym mógł łatwiej po prostu te materiały znaleźć po hashtagu. I zapraszam wszystkich do dołączenia do grupy, od osób początkujących po osoby, które mają doświadczenie już w fotografii. Każdy będzie mógł się pochwalić swoimi zdjęciami. Osoby początkujące będą dla mnie jednymi z najważniejszych, ponieważ to właśnie im chcę pomagać i na nich się skupiać, ponieważ to jest naprawdę cenne, aby
Więcej było nas, więcej fotografów, więcej ludzi z taką pasją. Link do grupy Świat Fotografii Live jest oczywiście w opisie do tego filmiku. A ja zapraszam Was jeszcze raz do dołączenia do grupy, do kliknięcia łapek w górę subskrypcji mojego kanału, albo również, jeżeli ktoś ma ochotę, do dołączenia do moich patronów, dzięki którym mogą powstawać właśnie takie materiały i dzięki którym ten kanał może się rozwijać. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, możliwe, że już na live'ie.